Witam serdecznie moi przyjaciele na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj poruszymy dwa tematy. Pierwszy będzie związany z piłkarską reprezentacją Polski, a jeżeli chodzi o drugi temat, będzie to konkurs, który zbliża się wielkimi krokami na moim kanale, jak i na grupie na Facebooku. Ale zanim do tego przejdziemy, to serdecznie chciałbym podziękować za to, że subskrybujecie kanał, bo niedawno cieszyłem się z 1000 subskrypcji. Dzisiaj jest już ich ponad 1220. Tak samo na grupie. Coraz więcej osób dołącza, prawie 1000 osób na aktywnej grupie. Także dzięki wielkie. Oczywiście zapraszam cały czas do subskrypcji kanału i do dołączania do grupy. Link jest oczywiście w opisie na dole filmu. Tymczasem zapraszam na dzisiejszy film. Jak pewnie wielu z Was wie, od 16 do 30 czerwca 2017 roku w Polsce będą miały miejsce Mistrzostwa Europy U21 w piłce nożnej. Będzie to 21. edycja tych rozgrywek. Patrząc na potencjalny skład naszych młodych orłów, jest tutaj naprawdę ogromna szansa, żeby grać nawet o medale. Główną siłą napędową kadry prowadzonej przez Marcina Dornę miałby być Arkadiusz Milik, oczywiście Piotr Zieliński i Karol Linetti. I o tyle, o ile trener Sampdori nie ma żadnych obiekcji, jeśli chodzi o grę Karola w tych mistrzostwach, o tyle z Arkiem i z Piotrem Zielińskim sprawa ma się nieco inaczej. Kilka dni temu media informowały, że dziennikarze włoskiej La Repubblica twierdzą, że Maurizio Sarri, czyli trener Napoli, nie chce puścić właśnie Arka Milika i Piotrka Zielińskiego na te mistrzostwa, argumentując to tym, że zaburzyłoby to ich przygotowania do kolejnego sezonu, a jak twierdzi, chce ich mieć sprawnych i gotowych na 100%, a nawet na 101%, jak twierdzi. Liczy tutaj bardzo na dyspozycję Arka, jaką miał w Napoli zaraz po transferze, także obawia się, że biorąc pod uwagę też to, że lato 2016 Arek i Piotrek spędzili na przygotowaniach do Euro i nie mieli tak naprawdę żadnych solidnych wakacji i obawia się, że jeżeli to się powtórzy też w tym roku, bo wezmą udział w mistrzostwach, to nie będą w stanie się zregenerować i nie będą w stanie od razu trenować z drużyną do zbliżającego się sezonu. Trzeba sobie powiedzieć, że ma to jakiś sens i z jednej strony na pewno część z nas rozumie trenera Napoli. Jeśli chodzi o samych zainteresowanych, to Arek Milik i Piotr Zieliński bardzo optymistycznie wypowiadali się na temat gry na tym turnieju, ale po wypowiedziach Sariego coś się lekko zmieniło. Arek twierdzi, że nie odpowie teraz na pytanie, czy będzie grał, czy nie będzie grał, że musi przedyskutować wszystko z trenerami, ustalić priorytety, że odpoczynek po sezonie jest bardzo ważny, że miał tą kontuzję kolana i też trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze. I ja się tutaj z tym wszystkim zgadzam. A co wy sądzicie na ten temat? Powinien Arek, Milik, Piotr Zieliński i Karol Linetti grać na tym turnieju, czy nie? Kolejnym aspektem, który można poruszyć w tym temacie, jest to, co powiedział ostatnio Robert Lewandowski. On jest przeciwny temu, żeby ta trójka grała na turnieju, bo przede wszystkim jest to zabieranie miejsca piłkarzom, którzy chcą i mają szansę przebić się chociaż do tej drugiej kadry i niepotrzebne jest tam wpychanie zawodników, którzy są regularnie powoływani do kadry A i też porusza tutaj właśnie tą kwestię odpoczynku po sezonie. Też przypominając, że rok temu zawodnicy nie mieli wakacji i że w tym roku tych wakacji mogą nie mieć, jeżeli na tym turnieju będą grać. Trzeba tutaj sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy tutaj walczyć o medale, czy postąpić jak inne reprezentacje, bo z tego co wiem, to żadna z reprezentacji, które biorą udział w turnieju, nie wzmocniły się zawodnikami z reprezentacji A, a na pewno nie w tak znacznym stopniu, jakie miałoby to miejsce u nas, gdyby Arek Milik, Piotr Zieliński i Karol Linetti grali na tym turnieju. Moim zdaniem powinni też mieć jakiś odpoczynek, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, że rok temu też nie mieli wakacji. Sezon jest długi, ciężki i regeneracja jest naprawdę kluczowa. Czekam na Wasze opinie, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Drugi temat, który chciałem poruszyć na dzisiejszym filmie, to konkurs powiązany z moim kanałem, jak i moją grupą na Facebooku, który zbliża się wielkimi krokami. W momencie, gdy wybije na grupie 1200 osób, czyli brakuje niecałe 300 członków, rusza Liga Typera. Liga Typera, którą przygotowałem dla Was, czyli dla widzów mojego kanału i dla członków mojej grupy. Wiadomo, każdy z nas coś tam sobie typuje, mniej, więcej, no i będzie to okazja, żeby wykazać się na nieco większą skalę w ogólnodostępnym konkursie. Serdecznie dlatego zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, zostawcie też dzwoneczek, no i oczywiście wbijajcie do grupy, link do niej macie w opisie na dole filmu, a szczegółowe informacje na temat konkursu podam, kiedy liczba członków będzie bliższa 1200. Serdecznie zapraszam jeszcze raz do grupy, jak i do subskrypcji. Zapraszacie znajomych, którzy interesują się bukmacherką, do mojej grupy, żeby raz, dwa wbić tą liczbę 1200 i ruszyć z Ligą Typera. Serdecznie dzięki za oglądanie dzisiejszego filmu. Dziękuję za subskrypcję, za wyświetlenia. Napiszcie mi, co myślicie o sytuacji Arka Milika, Piotra Zielińskiego i Karola Linetti na temat ich gry w Mistrzostwach Europy, oczywiście młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Życzę Wam miłego dnia i miłej reszty tygodnia.